Jestem kucharzem w trzecim pokoleniu, dlatego u mnie to jakby było normalną rzeczą. Nie wyobrażałem sobie, żeby robić cokolwiek innego niż gotowanie. No, kiedyś chciałem być kierowcą rajdowym, ale panowie policjanci mi to szybko wybili. Także stwierdziłem jednak, że będę gotował. Gotował mi ojciec, dziadek, także jakieś tradycje rodzinne. Kontynuacja. Celem tego szkolenia jest pokazanie uczniom rozbioru mięsa wieprzowego, elementy tego mięsa, części składowe. Jednocześnie uczniowie mają taką część teoretyczną, pogłębiając swoją wiedzę, i będzie również część praktyczna, gdzie będą mogli wykazać się wspólnie z panem mistrzem kuchni swoimi umiejętnościami praktycznymi. Naprawdę godzinę czasu, a później mamy kawę, ciastko, wywiady, zdjęcia. Tak? Dobrze, moi drodzy, na stanowiska. Są to dwie grupy. Grupa poranna 10-osobowa, druga grupa popołudniowa 10-osobowa. I pod okiem pana Marcina Budynka oraz oczywiście osób pomagających, też specjalistów wysokiej klasy, przygotowują potrawy, które następnie będą prezentowane. Będzie ocena organoleptyczna tych potraw. No i miejmy nadzieję właśnie, że wszystkie potrawy wyjdą, bo przy takim mistrzu to prawda trudno, żeby coś nie wyszło. Nauczył nas rozbioru mięsa, jakie mięso się dusi, gotuje, piecze, w jakiej temperaturze. Marynaty. Nauczył nas marynat i przypraw, jak przyprawić dobrze mięso. I mamy nadzieję, że wykorzystamy to w domu. Młodzież dzisiaj uczestniczyła klas pierwszej technikum żywienia, drugiej, trzeciej oraz drugiej kucharz, to jest technikum żywienia i usług gastronomicznych, w pokazie, w prelekcji, a następnie przeszła na warsztaty. Celem dzisiejszego szkolenia było zapoznanie się młodzieży z nowej jakości wieprzowiną, ponieważ ta wieprzowina w ostatnich latach poprawia się drastycznie. Jest o wiele zdrowsza, ma mniej cholesterolu, co jest ważne, i niestety ma mniej tłuszczu. Dla niektórych niestety, dla niektórych stety, ale ma mniej tłuszczu. Spowodowane jest to odpowiednią karmą, odpowiednim sposobem żywienia trzody chlewnej. Mięso jest zdrowsze, ma więcej witamin, mniej cholesterolu, więcej białka. Może spokojnie rywalizować z mięsem drobiu. Szukajmy mięsa dobrej jakości wieprzowiny. Starajmy się nie kupować mięsa od lokalnych dostawców, bo właśnie tu może być problem, że to mięso jest niewiadomego źródła pochodzenia. Natomiast mięso, które my dzisiaj pokazujemy, prezentujemy, jest między innymi opatrzone systemem PQS. Jest to system, gdzie jest pełna kontrola od poczęcia świnki poprzez humanitarny ubój i drogę transportową do konsumenta, czyli do sklepu. On jest przygotowany w odpowiedniej temperaturze, zapakowane hermetycznie, nie ma dostępu żadnych czynników zewnętrznych. Uczniowie mają podstawy, ale tutaj będą nabywali nowych umiejętności, więc są to zajęcia, dzięki którym nie tylko właśnie zapoznali się z różnego rodzaju rodzajami mięsa wieprzowego, ale przede wszystkim już w praktyce będą potrafili te poszczególne elementy wykorzystać. Każde takie przeżycie pozostawia coś człowiekowi. Pozostawia zarówno w jego sztuce tej kulinarnej, jak i w sztuce takiej codziennej. No i oczywiście pomaga w przygotowaniu się do egzaminów, w przygotowaniu się do późniejszej pracy, kontaktu z zakładami pracy itd. Komu nie zdarzyło się wdepnąć w nieczystości pozostawione przez pupila, walcząc o czystość chodników i trawników, już w 2012 roku na terenie spółdzielni mieszkaniowej Perspektywa stanęły pojemniki na psie odchody. Dzięki nim trawniki i chodniki stały się czystsze, ale do ideału jeszcze trochę brakuje. Teraz sprawy w swoje ręce wzięli mieszkańcy, a konkretnie Renata Dąbrowska, która do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zgłosiła pomysł pod tytułem Psi Park. Z racji, że od pół roku jestem szczęśliwą właścicielką pieska i zaczęłyśmy szukać fajnych miejsc do spacerowania, no szybko okazało się, że nasze trawniki są dość mocno zanieczyszczone i tak nawet chwila zabawy może zakończyć się no niemiłą niespodzianką. No i powiązałam sprawę budżetu. Słyszałam wcześniej już, że w wielu miastach takie parki powstają. No i pomyślałam, że to świetna okazja do zrealizowania takiego projektu.
Psi park powstałby na terenie między ulicą Kasztelańską a Szosą Zambrowską i Aleją Piłsudskiego. Zgodnie z projektem objąłby obszar 1500 m2 i podzielony zostałby na dwie części. Pierwsza strefa, większa, będzie wyposażona w taki tor przeszkód. Tor przeszkód jest pokonywany przez pieska prowadzonego przez właściciela i to też wpływa na zacieśnienie więzi między właścicielem a czworonogiem. Będą się tam też znajdowały ławki, taka dyskretna ścieżka wkomponowana w trawnik, bardzo dużo krzewów i drzew, co dodatkowo podniesie walory estetyczne okolicy, no i będzie sprzyjało też relaksowi. Druga część, tak zwana strefa wolna, przeznaczona będzie dla mniej aktywnych właścicieli czworonogów. Tam będą wygodniejsze ławki, więcej drzew, które w lecie będą dawały cień. Będzie tam po prostu można spokojnie posiedzieć, puścić pieska wolno, porozmawiać z kimś. Cały teren zostanie ogrodzony 1,5-metrowym ogrodzeniem oraz krzewami i drzewami. Takie rozwiązanie ma dodatkowy walor, gdyż zieleń doskonale tłumi dźwięk. To powinno wpłynąć na poziom hałasu docierającego z ulic do mieszkańców okolicznych bloków. Kolejnym plusem budowy parku jest zagospodarowanie sporego terenu, na którym i tak nic nie może powstać, a to z powodu przebiegających pod ziemią instalacji, w tym instalacji gazowej. Cały park będzie oczywiście wyposażony w kosze na śmieci, w kosze na psie nieczystości, będą ławki z oparciem bądź też bez oparcia, będą takie tabliczki trawnikowe, posprzątaj po swoim psie, no i oczywiście tablica z regulaminem, która będzie pokazywała zasady korzystania z takiego obiektu. Psi Park Łomża to jeden z projektów, które zostały zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku o głosy mieszkańców Łomży ubiega się 30 projektów. Na co zostaną przeznaczone środki z budżetu obywatelskiego, zdecydują sami łomżeniacy, a głosowanie trwa od 10 do 25 marca. Wszystkich mieszkańców Łomży, którzy lubią zwierzęta, mają pieski bądź też planują mieć, zapraszam serdecznie do oddania głosu na Psi Park, projekt numer 13, startujący w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był. Uczniowie wycinali scyzorykiem ławki, robili kuleczki z papieru, najmniejsze jak mogli, i wrzucali je do kałamarza. Był to niby staw i ryby w stawie, więc też łowili je na wędkę z włosa, ale nie udawało się. Papier nie chciał chwytać. Twarze im zbiedniały. Wielkim poetą, zapamiętajcie to sobie, bo ważne. Tak brzmi Ferdydurka Witolda Gombrowicza w interpretacji Urszuli Matysiuk z Białegostoku. To właśnie ona zdobyła Grand Prix 10. Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego imienia Hanki Bielickiej Radość spod kapelusza. No to jest zaskoczenie, ponieważ nie recytowałam 4 lata i to jest w zasadzie taki nowy początek. No i od razu taka duża nagroda w konkursie ogólnopolskim jest na pewno czymś ważnym. Pierwszą nagrodę w kategorii wiersz-monolog odebrała Dominika Trubiło z Wilsbarka Warmińskiego, a kolejne miejsca zajęły Katarzyna Pruszyńska z Białegostoku oraz Aleksandra Brożyna z Krakowa. Natomiast w kategorii piosenka jury pierwszą nagrodę przyznało Barbarze Tarczewskiej z Łomży. W tamtym roku startowałam i zdobyłam drugie miejsce, dlatego się cieszę dzisiaj z pierwszego miejsca, znaczy, że się rozwijam. Druga nagroda powędrowała do rąk Zuzanny Iłędy z Białegostoku, a trzecia Katarzyny Borkowskiej z Łomży. Nierównomierny ten poziom, ale mówiąc o laureatach, muszę stwierdzić, że to, co zaprezentowali, było naprawdę kunsztem i słowa, i kunsztem wykonawstwa piosenki poetyckiej bądź piosenki aktorskiej. Nie jest jak gdyby najwyższy, ale wydaje mi się, że kilka fajnych postaci się pojawiło na tym przeglądzie, także w sumie jesteśmy jako członkowie komisji zadowoleni. Ach, to mój wszechświat.
stoi łózecko z podusetkami, stoi łózecko z podusetkami. Oceniając występy młodych artystów, na co pan jako członek się zwraca uwagę? Przede wszystkim na to, czy mnie w jakiś sposób, czym się zainteresują, prawda, bo oczywiście mogą być błędy warsztatowe, bo trudno, żeby ci młodzi ludzie mieli jakiś warsztat, ale po prostu czy są interesujący i czy to, co robią, to wychodzi gdzieś tam od nich, prawda, nie są to kalki, czy to jest po prostu, czy pokazują swoją wrażliwość, to jest istotne. Najczęściej sięganie po taki pełny kształt wykonawczy utworu prowadzi do budowania kalki, czyli do takiego ściągnięcia formy, kształtu, bez jakby próby własnego przebudowania i własnego przemyślenia utworu. Już wcześniej mówiłem, że no, uczyć trzeba się od najlepszych, czyli próbować niejako powtarzać, ale od pewnego momentu, od pewnej sytuacji własnej świadomości twórczej, bazując na tym, co się nauczyliśmy, tworzyć nowe. Prezentowałam dzisiaj sketch Monty Pythona, mecz Grecja-Niemcy. Dobry wieczór. Witam Państwa ze stadionu w Monachium, by być świadkiem ekscytującego finału. Oto drużyna niemiecka pod dowództwem kapitana Hegel. Jej problemy były ostatnio w centrum zainteresowania prasy światowej. Zobaczmy jej skład. Leibniz na bramce, w obronie Kant, Hegel, Schopenhauer i Schelling. W ataku Schleger, Wittgenstein, Nietzsche i Heidegger. I dwaj rozgrywający, Beckenbauer i Bastos. Beckenbauer jest tu małą niespodzianką. Co roku mam na uwadze te same kryteria, czyli żeby to był tekst bogaty pod względem tych środków artystycznych, kultura słowa, żeby była w nim zachowana. No i te poczucie humoru albo chociaż nutka ironii, żeby była zachowana, ale repertuar się zmienia i to jest Szczepkowska, Gogol, w tym roku był Norwid i zobaczymy, czy branie mistrza na warsztat się opłaciło. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy z niej wyjrzy jak duba z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. Bardzo lubię kabaret starszych panów. I uważam, że Irena Kwiatkowska to bardzo trudny orzech do zgryzienia, dlatego wybrałam właśnie ją. Miałam okazję wielu dzisiaj tutaj prezentacjom przyjrzeć się tych młodych ludzi. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak pięknie młodzież się prezentuje, jak pięknie mówi, jak pięknie śpiewa, jednocześnie propagując pamięć pani Hanny Bielickiej. To jest ogromna radość, że młodzież wchodzi w takie rzeczy, że chce to robić. Tylko wie pan, czego mi zabrakło? Rzeczy pani Hani. Pani Hani monologów, że nikt ani nie mówi, ani nie śpiewa jej. W zeszłym roku były, a w tym roku nie było nic z repertuaru pani Hani. Nie miałam odwagi i jeszcze się nie spotkałam, żeby ktoś na konkursie imienia pani Hanki Bielickiej zetknął się z repertuarem, zmierzył się z repertuarem pani Hanki Bielickiej, ponieważ trzeba być albo bezczelnie odważnym, albo bezczelnie dobrym, żeby to zrobić. Z tekstami, którymi się posługiwała pani Hanka Bielicka, no jest trudno, bo ona nadawała im własną, niepowtarzalną charakterystyczność i własny styl, który jest nie do podrobienia. Wszelkie próby właśnie kalkowania tego, naśladowania, ślepego naśladowania tego, nie dają dobrych wyników. Jaką na samym wstępie spotyka u ogółu każdy nowy pomysł lub wynalazek, o ile jest początkującym lub posiłkującym nowe koło rzeczywistości i oczywistości. Budzić albowiem grzecznie w żaden sposób nie daje się. Owszem,
Większość ogromna spółka. To jest to oczywiście forma sprawdzenia się i zweryfikowania jakichś takich wyobrażeń o sobie, bo jednak biorąc udział w konkursach powiatowych i w tej randze powiatowej zdobywając nagrody, łatwo jest mieć o sobie takie wrażenie, że jest się świetnym i bez większego przygotowania można zdawać do szkoły teatralnej. Natomiast tutaj jest weryfikacja tych umiejętności i można naprawdę skonfrontować się z rzeczywistością i z takim własnym wyobrażeniem o sobie i być ocenianym przez takich jurorów. To jest ogromny zaszczyt i biorę sobie wszystkie uwagi do serca. Mamy później możliwość porozmawiania z jurorami i każda uwaga pana Zdziarskiego biorę sobie do serca i przepracowuję przez następne miesiące z instruktorką. Ja osobiście się przygotowywałam jakieś 2-3 miesiące. Natomiast inni recytatorzy podchodzą do tego bardziej na luzie i no, czasem muszą się teksty jeszcze tydzień przed. Przygotowania trwały około miesiąca i była to dosyć ciężka praca, bo naprawdę starałem się, żeby wypaść jak najlepiej. Pomógł mi w tym nauczyciel, który wsparł mnie ogromnie, bo pomógł wybrać teksty. Proponował różne inne, ale stwierdziłam, że pójdę na oryginalność i pokażę coś zupełnie innego, czego wcześniej po prostu nie robiłam i nie reprezentowałam, o tak. Chciałam wystąpić w tym konkursie, po prostu to było dla mnie takie wyzwanie. To jest jedyny ogólnopolski, w którym biorę udział tak naprawdę, więc wyzwanie jest ogromne, długo się przygotowuję zawsze do tego konkursu i jest naprawdę ważne. Dla mnie konkursem. To już jest mój trzeci konkurs w Łomży i za każdym razem czuję tą satysfakcję, że mogę tu być. I przede wszystkim tu panuje świetna atmosfera i można zawrzeć naprawdę fajne przyjaźnie, które odnawiamy co roku spotykając się na konkursie. To wydarzenie staje się bardzo ważnym wydarzeniem, już jest bardzo ważnym wydarzeniem, bo jest to ogólnopolski konkurs krasnomówczy imienia Hanki Bielickiej. Ogólnopolski podkreślam, więc przyjeżdża do nas mnóstwo bardzo utalentowanej młodzieży z terenu całej Polski. Myślę, że jest to doskonała forma promowania naszego miasta wśród osób młodych, czyli tych, którzy będą tworzyli historię i naszego regionu, ale również Polski. Byłam tutaj w tamtym roku. 2 lata temu jedna z moich nauczycielek podpowiedziała mi ten konkurs. Niestety za późno się obejrzałam. I w tamtym roku przyjechałam z Hanką Bielicką. Bardzo mi się to podobało, bo atmosfera jest po prostu świetna i cały konkurs jest na naprawdę wysokim poziomie, więc stwierdziłam, że i w tym roku. Mam nadzieję, że i za rok się uda. Ja bardzo lubię ten konkurs, bo on mogę rozwijać te pasje, które najbardziej lubię, czyli połączenie muzyki z aktorstwem. Uwielbiam piosenki aktorskie i chciałabym, dzięki temu konkursowi się spełniam. Jest to mój drugi udział w konkursie. W pierwszym no nie wyszło mi za bardzo, ale nie załamuję się tym za bardzo, bo wiem, że są lepsi. Postanowiłem w tym roku też wziąć udział, bo myślę, że trochę polepszyły się moje umiejętności wokalne i jakoś tak coś mnie pchnęło, żeby wziąć jednak drugi raz udział. Okazuje się, że młodzież interesuje się po prostu piosenką, interesuje się prozą, wierszem i w ten sposób po prostu rozwijam wrażliwość u tych młodych ludzi. A po drugie to fajne, że po prostu nie tracą czasu na jakieś bzdety, komórki, tablety, tylko po prostu interesują się żywym słowem i próbują na tej niwie coś zrobić. Bardzo fajne. Każdy z uczestników jest inny i każdy w inny sposób wyraża swoją osobowością, swoimi talentami. I tutaj ja nie chcę być jurorem. Dla mnie to każdy, kto pragnie wystąpić w takim konkursie, przeglądzie, to jest mistrzem świata i bardzo go cenię i cieszę się bardzo. Także, że tutaj no, ważne, aby ten talent, którym zostaliśmy obdarowani, abyśmy umieli go szlifować i dzielić się z innymi. Bardzo się z tego cieszymy, że młodzież potrafi oderwać się od tych gadżetów elektronicznych, uczyć się tekstu, pięknie interpretować ten tekst i cieszyć i bawić również swoich rówieśników, ale także również nas, ludzi dorosłych. Tero taki dzieciok, to ma wsioło cem tyle zamyślo, ale do niej tak nie było. Tero od Nikołaja, albo na wykup, to pełno torbę słodyców dostają. A mnie chcesno, to tylo koło psennego placka i parę psisanków psy niosła.
Bielicka była jedna i koniec, no. Czyli jak gdyby to, co ona robiła, no jest to postać, która no już historyczna przecież, prawda, w naszej rozrywce, czyli jak gdyby trudno poszukać kogoś podobnego do pani Bielickiej. Warszawa zapomniała. Żadna gazeta, jedna jedyna, Teletydzień, taki maleńki wspominek był. Zmarła Hanka Bielicka, królowa estrady polskiej. I koniec. Dosłownie. I nikt więcej nie. No wczoraj był jakiś program w telewizji, w programie pierwszym, ale to rano. Także smutno to. Bo wydaje mi się, że pani Hania była taką osobą, o której należałoby pamiętać dużo więcej, ale niestety jesteśmy jakimś takim, zrobiliśmy się tak dziwni, że zapominamy o takich wielkich osobach. Bo to była wielka osoba. 2 lata temu, kiedy pierwszy raz wzięłam udział w konkursie, odnowiłam tak naprawdę informacje o pani Hance Bielickiej, bo oczywiście zetknęłam się przez mamę, przez babcię z tą wybitną postacią polskich, nie tylko polskiej sceny. Natomiast odświeżyłam te informacje i poznałam panią Hankę Bielicką z takiej innej strony. Była to kobieta z niezwykłą klasą, z niezwykłym dystansem do siebie, z dystansem do ludzi i przede wszystkim była tak pozytywna. Oglądając wywiady, słuchając monologów, piosenek. Ja tylko jestem szybka w rękach, tylko to. Trzeba wyczuć, proszę sądu, drugie dno. Bo z jednej strony awantura, z drugiej strony walka dusz, rozmowa rusz. Bo z jednej strony czar kultura, z drugiej strony ostry nóż, kobieta bluszcz. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. W pierwszej lidze tenisa stołowego kobiet ważne zwycięstwo odniosły tenisistki AZS PWSiP Łomża. Akademiczki na własnych stołach 7-3 pokonały Noteć i Nowrocław, dzięki czemu awansowały w tabeli na 7 miejsce. W trzeciej lidze koszykówki mężczyzn UKS 9 PWSiP Łomża 70-114 uległ na wyjeździe Legii Warszawa. Ostatni mecz sezonu podopieczni Włodzimierza Wójcika rozegrają 16 kwietnia o godzinie 18 w hali imienia Olimpijczyków Polskich, gdzie zmierzą się z Rosą Radą. W rozgrywkach juniorów koszykarze Metal Technik Olimpijczyk Łomża na wyjeździe 59-103 ulegli Rosie Radom. Osiem medali wywalczyli na Mistrzostwach Makroregionu Wschodniego i Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików zawodnicy Łomżyńskiego Klubu Karate. W Dobrym Mieście złoto wywalczył Tomasz Stachacz w kategorii junior do 75 kg. Srebrny medal w kategorii młodziczek powyżej 55 kg zdobyła Nikola Trzcińska, a na najniższym stopniu podium stanęli Maciej Tercjak, Klaudia Lanczeska, Klaudia Gawryś, Adam Stachacz, Wiktoria Korytkowska i Krzysztof Durzyński. Juniorki młodsze Guk z dwójka Łomża postawiły kropkę nad i sięgnęły po tytuł mistrzyń województwa podlaskiego. W rozegranym w Siemiatyczach turnieju podopieczne Stanisława Niedbały 15-8 ograły gospodynie zawodów i 13-9 pokonały szczypiorniaka Dąbrowa Białostocka. Dzięki pierwszemu miejscu w województwie dwójka będzie gospodarzem ćwierćfinału Mistrzostw Polski, który odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia. Drużyna dziewcząt z drugiego LO w składzie: Aleksandra Szczęsna, Marta Kościelecka, Marta Pióro, Monika Kościelecka, Dominika Dąbrowska i Magdalena Cwalina wywalczyły złoty medal Mistrzostw Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w aerobiku rekreacyjnym. Popatrzmy na występ łomżyńskich uczelnic.
Chłopcy z rocznika 2005 z UKS 9 Łomża zajęli czwarte miejsce w 8. Międzynarodowym Turnieju Minikoszykówki Chłopców U Klemensa. W Białymstoku podopieczni Wojciecha Kamińskiego ograli drużyny Trójki Działdowo, Trójki Żyrardów i Basketu 47 Białystok, a przegrali z ekipami z Grodna, Toruńskich Pierników i Nenufaru Ełk. Także na czwartym miejscu uplasowała się drużyna chłopców dziewiątki z rocznika 2004, która w Elblągu rywalizowała w jubileuszowym 20. turnieju Elbasket. W meczu o trzecie miejsce podopieczni Andrzeja Wojtkowskiego 33-34 ulegli Piątce Lublin. Natomiast w fazie grupowej Łomżyniacy pokonali drużyny z Elbląga, Gdyni i Żyrardowa. Udany debiut zanotowali taekwondziści Medyka Łomża. W rozegranych w Ostrowcu Świętokrzyskim otwartych Mistrzostwach Gór Świętokrzyskich w taekwondo olimpijskim srebrny medal w gronie młodzików wywalczył Kasper Rakowski. Wśród kadetów rywalizację na miejscach 5-8 ukończył Przemysław Jadacki, a w kategorii młodzik na pozycjach 9-16 uplasował się Jakub Zieliński. Wiktor Kostowski z działającego przy trzecim LO Uczniowskiego Klubu Sportowego Return Łomża zajął trzecie miejsce w rozegranym w Warszawie turnieju skrzatów. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPHU Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Witam serdecznie z ulicy Jatkowej 12, Anamed Spa, zadowolona klientka Ewa Mielnicka, Miss Polski 2014. Serdecznie polecam. Jest to niesamowity lokal, który oferuje bardzo dużo zabiegów, przy których można się naprawdę odprężyć. Centrum Zdrowia i Urody Anamed w Łomży na ulicy Jatkowej 12 zaprasza na promocyjne zabiegi z okazji swoich 7 urodzin oraz do nowo otwartego Instytutu Medycyny Estetycznej i Laseroterapii. Witam serdecznie, nazywam się Małgorzata Świerczyńska, to jest mój syn Aleksander. Oluś, spokojnie, obecnie ma 2 latka i 2 miesiące, był długo oczekiwanym dzieckiem, jest naszym jedynym dzieckiem. Nie spodziewaliśmy się tego, że Olek będzie chory. Ciąża przebiegała prawidłowo, dopiero po porodzie okazało się, że są nieprawidłowości. Oluś miał zbyt mały obwód główki, co zakwalifikowało nas do dalszych badań diagnostycznych. Jednak to, co później okazało się, było o wiele bardziej poważne. Olek cierpi na holoprosencefalię, jest to bardzo rzadka choroba, która polega na tym, że mózg jest nieprawidłowo wykształcony, półkule mózgowe nieprawidłowo podzieliły się.
czyli te Małogłowie, Holoprosencefalia oraz Padaczka. No to wszystko wiąże się z tym, że Oluś jest bardzo opóźniony psychoruchowo. W tym momencie, gdy dzieci dwuletnie już biegają, mówią, Oluś nawet samodzielnie nie siedzi, nie usiądzie, położony leży na łóżku. Dlatego spokojnie, Oleczku, spokojnie, teraz mama będzie mówiła. Robimy wszystko, żeby pracować nad tym, by Oluś samodzielnie usiadł, a co w następstwie chodził. Bardzo pomagają nam turnusy rehabilitacyjne. Są to Olek wtedy jest poddany profesjonalnej opiece, profesjonalnej rehabilitacji. Jednak takie turnusy są bardzo, bardzo kosztowne. Dwutygodniowy turnus to są koszty rzędu 5000 zł. Oluś, uzbieraliśmy już na taki turnus pieniążki. Oluś, rzeczywiście była już minimalna poprawa, ponieważ Oluś przez to, że... Spokojnie, misiu, spokojnie. Ma dość wiotki mięśnia kręgosłupa, nie potrafi sam utrzymać pionu. To przyczynia się również do tego, że Olek zaczyna mieć skrzywienie kręgosłupa. Po takim turnusie plecki były o wiele lepszej poprawie. No, na takim turnusie rehabilitacyjnym pracujemy również nie tylko nad rozwojem ruchowym Olka. Nie gryziemy mamy. Pójdź, Olciu. Ale również nad rozwojem psychicznym, emocjonalnym i poznawczym. Rzeczywiście plecki wyprostowały się. Widzę, że Olek ma wówczas większe predyspozycje ku temu, by w końcu samodzielnie usiąść. Jednak tu wymagana jest naprawdę intensywna rehabilitacja. I jak widać, bardzo kosztowna. Bardzo kosztowna. Chcemy korzystać z tych turnusów, jednak możemy tylko dzięki ludziom dobrego serca uczestniczyć w takich turnusach. Dlatego ja proszę wszystkich o wsparcie finansowe, wsparcie w postaci przekazania 1%. Jeszcze chyba musimy to raz nakręcić, bo on zaczyna płakać. Spokojnie. Co się stało? Misiu? Ale nie wiem, dlaczego zaczął płakać. Bardzo proszę wszystkich, którzy nie mają sprecyzowanego celu przekazania 1%, o wsparcie nas, Olusia. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Dziękuję za każdy gest, bo każda kwota ma dla nas ogromne znaczenie. Olek należy do Fundacji Serca na Maluszka. Subkonto Olka możemy odnaleźć na stronie internetowej Serca dla Maluszka, wpisując w wyszukiwarkę imię i nazwisko, czyli Aleksander Świerczyński. Dobra.
nieoczekiwane to było, coś takiego, my myśleliśmy, że będzie, no nie, tak, ale to było wow, mega ekstra. Inżynierka to jest święto studentów, gdzie studenci młodszych roczników tak jakby świętują zdanie i obronę dyplomów swoich starszych kolegów, z którymi mieszkali przez te wszystkie lata razem w jednym domu. Dzisiaj przygotowaliśmy gorącą imprezę. Impreza no, składa się z różnych części. Ubierają się w togi, dostają birety. No i tak ubrani przychodzą do swojej kuchni, tak nazwijmy. No i tam otrzymują prezenty od nas. Aby zdobyty tytuł inżyniera dodał ci wiary we własne siły, żebyś pokonała dzięki niemu wszelkie bariery w dojściu do zawodowej kariery i niech spełnią się wszystkie twoje marzenia, a życie niech ci zapewni same przyjemne wrażenie. Czyli wam taki dyplom. Cała nasza nauka w porównaniu z rzeczywistością jest prymitywną i dziecinną, ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy. Wytrwała i konsekwentna praca, zaangażowanie, a czasem upór doprowadziły do osiągnięcia tego zaszczytnego celu. Gratulujemy bardzo. To działa. I teraz prosimy na 3-4, tylko tak jak daliśmy, tak. Każdy odbiera prezenty. Raz, tak. Dwa. 3, 4. Na pewno będzie w pokoju na głównej ścianie, kiedy będziemy pamiętać wszystkich koledzy. Czasami przyszliśmy my tu, powiedzmy, Nie tylko we dwójkę, nie? No. Ale dużo nas było. Dużo nas było, ale zostaliśmy tych. I szkoda tych, których nie ma teraz z nami, naprawdę. Żal żegnać starszych kolegów, ale wiemy, że oni będą nas odwiedzać, bo oni z nami mieszkali 3,5 lata i będą na pewno przyjeżdżać, bo już zrobiliśmy się całą wielką rodziną jedną, nie? Jak będziesz wspominać lata w Agrowizji? Super. Było najlepiej, zabawa, studia też są bardzo fajne. W ogóle super. Super. Super, naprawdę, to wszystko co było, ten czas spędzony tutaj, naprawdę tyle jest wspomnień, że trudno do powiedzenia w tych parę minut. Taka decyzja była, ponieważ ukończyliśmy polską szkołę na Litwie i tu są dobre warunki, możliwość była dobra wstąpić tu na tą uczelnię. I tak uważam, że bardzo był mój krok bardzo dobry, że tu wstąpiłem. Jak widzicie, to jest limuzyna. Przyjechaliśmy na bulwary, byliśmy już obok szkoły, żegnaliśmy się, podrzucaliśmy te birety, również żegnaliśmy się ze szkołą. Teraz robimy zdjęcia, a później będzie impreza do białego rana. Wzruszony jestem, oczywiście. Bardzo wszystko pięknie i mam nadzieję, tak i zostanie. Mile wspomnienia o uczelni w USA i bardzo cieszę się, że tu uczyłem się. Dawaj.
bardzo wspaniale, ponieważ i grałem tutaj, i studia, i w imprezy różne. Wszystko było wspaniale, super. Nazywamy domów studenckich akademikami, a domem, bo nie mówią, że oni się tutaj czują jak w domu. W takim domu studenta mieszka się bardzo fajnie i mieszka się inaczej. Ja w ogóle jestem z Ukrainy i w Ukrainie nie wyglądają tak akademiki, naprawdę nie wyglądają. A to jest taki rodzinny dom, w którym każdy mieszka jakby w różnych pokojach, ale jednocześnie jest całą rodziną w wielkorodzinnym takim domie, nie? No jakby mieszkamy razem i spotykamy się codziennie, no i fajnie jest. Międzynarodowe towarzystwo, ale mówimy wszyscy po polsku. Dogadujemy się przez język polski, nie? To jest kilka kultur. Są Gruzini, osoby z Ukrainy, z Polski, z Wileńszczyzny, z Litwy, że oni wszyscy razem potrafili przez te lata znaleźć wspólny mianownik i razem się bawić, razem żyć i razem świętować, być i w złych, i w dobrych chwilach. No i przede wszystkim niosą dobre imię Wyższej Szkoły Agrobiznesu, studenta Wyższej Szkoły Agrobiznesu, a później już absolwenta. Dzień dobry Państwu, Paweł Lisiecki. Dzisiaj gościem telewizji Nasza Łomża jest młodszy inspektor Jacek Adamski, komendant miejskiej policji w Łomży. Dzień dobry Panie Komendancie. Witam Pana, witam Państwa. Panie Komendancie, zakończyliście już pracę nad mapami bezpieczeństwa i porządku publicznego, które w lutym były prowadzone? Mapy zagrożeń bezpieczeństwa u nas już zostały praktycznie zakończone. Jeszcze odbywają się konsultacje społeczne, które są takim fundamentalnym elementem tworzenia tych map zagrożeń, ale już jesteśmy przygotowani do opublikowania tej takiej integralnej części, czyli tej, do której będzie można zajrzeć za pośrednictwem internetu. Jakie wnioski nasuwają się z tych konsultacji? Co najbardziej trapi mieszkańców Łomży, powiatu łomżyńskiego? Tych wniosków jest bardzo, bardzo dużo. Gro tych wniosków dotyczyło zmian organizacji w ruchu drogowym. To mógłbym śmiało rzec, około 80% wniosków, które do nas spływały, to były właśnie zmiany organizacji ruchu drogowego. My jako policja możemy wnioskować o te zmiany, ale zarządca drogi decyduje o tym, czy takie zmiany nastąpią. Mnóstwo wniosków z tych konsultacji, z debat, które wcześniej realizowaliśmy, też płynące z naszych danych, którymi dysponujemy, no dotyczy potrzeby zwiększenia ilości policjantów, ogólnie służb, które pełnią straż nad bezpieczeństwem w mieście i w powiecie. Chodzi o to, że mieszkańcy czują się zdecydowanie bezpieczniej, kiedy widzą policjanta, strażnika miejskiego. No i do tego będziemy zmierzali, także i nas jako Komendę Miejską Policji w Łomży na pewno czekają pewne zmiany, jeżeli chodzi o naszą wewnętrzną organizację. Czy tak zwane patrole szkolne, które ruszyły mniej więcej jakieś półtora miesiąca temu, to jest właśnie efekt tych konsultacji? Tak, dokładnie. Była to jedna z potrzeb zgłaszanych na kilku konsultacjach, czyli obecność patroli w rejonach szkół, interweniowanie w stosunku między innymi do młodzieży, która na przerwach może zachowywać się nie tak, jak powinna, ale także do innych osób, które na przykład w rejonie szkół przebywają na placach zabaw, na boiskach szkolnych i dewastują to mienie. Także patrol szkolny był taką odpowiedzią naszą i Straży Miejskiej na właśnie te apele. Patrol szkolny składa się ze strażnika miejskiego, z policjanta i staramy się wysyłać policjantów w rejony szkół wtedy, kiedy są przerwy, policjanci pełnią służbę w rejonie szkoły, a wtedy, kiedy odbywają się zajęcia, również ten skład może realizować zajęcia profilaktyczne. Wspominał Pan, że komenda czekają reorganizację po tych konsultacjach. Czy istnieje szansa przywrócenia części posterunków zlikwidowanych? Tutaj w czasie konsultacji Pan starosta wspominał o posterunku w Piątnicy, że został kiedyś zlikwidowany. W zapowiedziach ministerstwa przed konsultacjami była właśnie mowa, że być może będą wznawiane, będą ponownie uruchamiane. Czy już jakieś decyzje zapadły? Na takie wnioski jest zdecydowanie jeszcze za wcześnie. Na pewno po zakończeniu całości prac nad mapą zagrożeń bezpieczeństwa będziemy się nad tym również bardzo mocno zastanawiali. Ten pierwszy etap, który właśnie jest w trakcie realizacji, to będzie wzmocnienie służby zewnętrznej, czyli po prostu część etatów przyporządkowana do pracy w komendzie będzie przesunięta do tych komórek, które stricte pracują na zewnątrz, tak? Czyli Wydział Patrolowo-Interwencyjny, Wydział Ruchu Drogowego,
drogowego, no i Wydział Prewencji, w strukturze którego pracują policjanci dzielnicowi. Jednym z tematów przewijających się w trakcie konsultacji była też kwestia samochodów ciężarowych, które pojawiają się na ulicach Łomży w znacznie większej ilości i na innych ulicach, gdzie do tej pory ich tak naprawdę nie było. To jest ulica Piłsudskiego, ulica Sikorskiego, bardzo często też na Alei Legionów się pojawiają tiry. Ja rozumiem, że policjanci nie mogą ganiać za każdą ciężarówką, która pojawia się w Łomży i przeganiać je, że tak powiem, poza teren, ale czy jest szansa na ograniczenie tego ruchu? To znaczy tak, my ruchu ograniczać nie możemy. My na pewno możemy i staramy się wpływać na to, żeby kierowcy pojazdów ciężarowych jeździli zgodnie z przepisami. Często na konsultacjach rozmawiamy między innymi o tym ciągu ulicy Wojska Polskiego. Tam mieszkańcy bardzo często proszą, abyśmy pojazdy ciężarowe kontrolowali. My to robimy rocznie. W tamtym roku kierowcy pojazdów ciężarowych zostali ukarani. Prawie 1600 mandatów zostało na nich nałożonych. Jest to bardzo duża liczba. Tylko po konsultacjach społecznych uruchomiliśmy dodatkowe służby skierowane tylko i wyłącznie do kontroli ruchu pojazdów ciężarowych i do czasu kolejnej konsultacji policjanci nałożyli około 80 mandatów, między innymi w głównej mierze były one za przekroczenie prędkości. Bądźmy także wszyscy świadomi, że dopóki ruch pojazdów ciężarowych nie zostanie wyprowadzony poza Łomżę, to ten problem będzie tutaj istniał, będzie ten ruch pojazdów nam dokuczał, ale my jako policjanci bardzo dużo w tym zakresie robimy i teraz dodatkowo uruchomiliśmy kolejne służby w tym zakresie. Wspomniał Pan o statystykach. Jak rok 2015 wygląda w statystykach policyjnych? Jest lepiej, tak samo, czy troszeczkę gorzej? Jest zdecydowanie lepiej. Odnotowaliśmy spadki praktycznie we wszystkich kategoriach. Ogólna liczba przestępstw, o kilkaset przestępstw mniej odnotowaliśmy. Także jeżeli chodzi o przestępstwa w siedmiu takich najbardziej uciążliwych kategoriach, również odnotowaliśmy spadki. W poszczególnych kategoriach także odnotowaliśmy spadki, jeżeli chodzi o przestępczość. To jest wynik zarówno Waszej pracy, bo tutaj nie ma co dyskutować na ten temat, ale także większej świadomości mieszkańców, że jak widzą na przykład samochód poruszający się nieznany po danym terenie i Was alarmują? Na pewno też, ale tutaj bardzo mocno apelujemy o to, żeby jak najczęściej do nas dzwonić, przekazywać nam informacje o tym, że jakiś samochód, jakaś osoba być może bez widocznego celu przebywa w danym miejscu. Takie działania obywateli bardzo ułatwiają nam pracę. Bywały takie sytuacje, że w wyniku takiego telefonu zatrzymywaliśmy sprawców kradzieży z łamaniem. Bądźmy też świadomi, że sprawcy dokonują niektórych przestępstw wielokrotnie. Więc jeżeli w którymś momencie, na przykład w wyniku telefonu, my jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania, zatrzymać takiego sprawcę, to uniemożliwiamy mu też dokonywanie iluś tam kolejnych przestępstw. Także bardzo prosimy o wykonywanie do nas telefonów. Można to robić anonimowo i zachęcam do tego, aby podnieść słuchawkę telefonu i tak jak często podkreślaliśmy na konsultacjach, widzi zachowanie niezgodne z prawem, zareaguj. Mieliśmy przypadki wnuczka? Przestępstw na zasadzie wnuczka w ubiegłym roku, czy też w tym roku? Ten rodzaj przestępczości również nas nie ominął. Myślę, że to jest doskonała okazja, żeby zaapelować do wszystkich, ale do wszystkich, bez względu na wiek, ponieważ każdy z nas w swojej rodzinie ma osoby starsze, do których warto pójść, porozmawiać, uprzedzić taką osobę. Gdyby był telefon o wsparcie, o tym, że ktoś z osób bliskich znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, żeby wypracować sobie takie procedury, jak taką informację można sprawdzić. Też zdarza się, że sprawcy podszywają się pod policjantów z CBS-u, pod różne inne osoby. Ostatnio pod prokuratora też się podszywali. Pod prokuratora. Nigdy nie będzie tak, że policjanci będą prosili o przekazanie jakichś pieniędzy. Zawsze, jeżeli mamy taki przypadek, wykonajmy zwrotny telefon do dyżurnego jednostki policji, żeby taką informację sprawdzić. Jakie plany w tym roku? Trwa remont kapitalny Komendy Miejskiej Policji, budynku Komendy Miejskiej. Pierwsza część już chyba się zakończyła z tego, co widać z ulicy. Co dalej z budynkiem Komendy? No, remont będzie trwał jeszcze 2 lata. Rok 2016 to jest drugi rok remontu. Czeka nas jeszcze rok 2017, ale taki główny ciężar prac to będzie właśnie ten rok. Ta główna część recepcyjna została już oddana do użytku. Jeszcze drobne poprawki nas tam czekają, ale już w zasadzie jest ona przygotowana w pełni pod przyjmowanie interesantów. Też stanowisko kierowania zostało już wyremontowane. No i teraz takie największe, najbardziej utrudniające nam życie przedsięwzięcia, czyli roboty ziemne, też dużo prac takich zakłócających troszeczkę przebieg naszej pracy, naszej służby, aczkolwiek radzimy sobie, jesteśmy zadowoleni, że taki remont w końcu nas dotknął, doczekaliśmy się go.
Czego życzyć policjantom w 2015 roku? 16 roku, przepraszam. No przede wszystkim spokoju, abyśmy jak najmniej pracy mieli, żeby w mieście było jeszcze bezpieczniej. I myślę, że to są główne takie życzenia, jakie moglibyśmy chcieć usłyszeć. I tego panu życzymy. Dziękuję państwu, dziękuję panu komendantowi. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był młodszy inspektor Jacek Adamski, komendant miejski Policji w Łomży. Przyszliśmy tutaj, no, żeby zobaczyć bardzo takie widowisko wzruszające tytułem Pasja, czyli ostatnie dni przed ukrzyżowaniem Jezusa. No i myślimy, że będzie to piękna sprawa. Jest drama? Trochę. Troszeczkę. No jest to spektakl, który już był w tamtym roku grany. Jest drama, bo gramy po prawie rocznej przerwie. Było krótkie wznowienie, 2 dni. Raz już to zagraliśmy w naszym teatrze, w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Natomiast w takich warunkach i okolicznościach jeszcze nie przyszło nam się zmierzyć z takim zadaniem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pracowali zamiast... Było przecudne. Po prostu jestem bardzo mocno zbudowany tym, co zobaczyłem na scenie. Wspaniała gra aktorska, przepiękne animacje. No i po prostu to, co zobaczyliśmy na scenie, genialne. Co chcecie zrobić z rozwolnikiem Jezusem Chrystusem? Ukrzyżować go! Ukrzyżować go! O bestie okrutne. Nic już nie mogę poradzić. Rycerze! Odprowadźcie oskarżonego do okna, aby pokazać go ludowi. Słowo niesamowite, nie wiem, czy tu pasuje, natomiast można tak to określić, zwłaszcza, że jesteśmy akurat w trzecim dniu rekolekcji, tuż przed świętami. Myślę, że ten spektakl, to widowisko przypomniał nam wiele rzeczy dla tych ludzi, którzy przychodzą do kościoła, którzy wierzą. Myślę, że atmosfera w kościele to jest zupełnie wyjątkowa atmosfera. Znamy to miejsce, bywamy tutaj bardzo często, czujemy się tutaj jak u siebie. Tymczasem w Teatrze Lalek, no ja kilka razy byłem, ale z tego co wiem, to wiele osób obecnych na spektaklu nie było nigdy. I takie wyjście tutaj do nas jest po prostu wspaniałym pomysłem. No dobre, ja pierwszy raz takie coś oglądałem, no i bardzo ładnie wszystko, tak jak było z ukrzyżowaniem Jezusa. Bardzo dobrze, że właśnie została zorganizowana tutaj w Nowogrodzie i każdy ma możliwość właśnie obejrzenia tej pasji. Czy święty Jan jest z tobą? Jestem, panie. Będziesz odtąd zamiast mojej osoby jako syn Matki Boskiej i będziesz miał o nią staranie. Realizujemy program ministerialny. Kilka miesięcy temu napisałem taki projekt właśnie, żeby nasz teatr w Łomży był blisko widowni, żeby był blisko ludzi przede wszystkim i żeby również pokazać spektakle osobom, które nigdy nie dojadą do teatru, niezależnie czy to w Łomży, czy w innym mieście, dlatego że ludzie mają czasami swoje bardzo ważne sprawy. I myślę, że nasz teatr akurat jest na tyle taką instytucją bliską widzowi, że chcę właśnie obcować bezpośrednio z widzem, niekoniecznie w budynku teatru przy Niepodległości 14.
pasja zrealizowana w ubiegłym roku jest takim spektaklem i zrealizowana jest w takiej konwencji, że może być grana nie tylko na scenie teatralnej, ale może być grana i w innych przestrzeniach. Myślę, że taką doskonałą przestrzenią właśnie są kościoły, stare kościoły, niewielkie kościoły, które mają klimat, które mają swoją jakąś atmosferę, bo forma tego widowiska nawiązuje do Ewangelii, a tu z kolei jak popatrzymy na wnętrze kościoła w Nowogrodzie, no to też mamy przepiękny drewniany ołtarz, więc myślę, że jakby wrażenie tej formy jeszcze będzie bardziej w ogóle spotęgowane. Kościół w Nowogrodzie jest takim dosyć przytulnym kościołem, chociaż murowanym, dość bogato zdobionym. Jest tutaj ołtarz, gdzie jest również rzeźbiona postać Jezusa. Ona, można powiedzieć, że w jakimś sensie konkuruje, czy też jest dodatkowym elementem, który będzie gdzieś tam ciągle widoczny w tle. Przede wszystkim są to inne warunki techniczne, inne warunki głosowe, nowa przestrzeń. Pierwszy raz gramy w ogóle poza teatrem, także na pewno jest to duże wyzwanie, ale myślę, że najważniejsze jest to, że tak wzruszający temat gramy w takim wyjątkowym miejscu i w jaki sposób zostanie on odebrany, kiedy i tak jest odbierany bardzo blisko serca, bardzo duchowo w teatrze, natomiast w takim miejscu myślę, że będzie to wyjątkowe granie. To jest chyba największe wyzwanie dla akustyka. Kościół jest taką materią, która jest praktycznie nieobliczalna. Wszystko się zmienia co 5 minut, bo wystarczy, że trochę ludzi wyjdzie, zmieniają się warunki akustyczne. No, jest to bardzo duże wyzwanie, przede wszystkim dużo przygotowań. No i tak naprawdę do końca nikt nigdy nie jest pewny, jak to będzie, bo próby odbywają się przy pustym kościele, a potem wchodzą wierni i wszystko trzeba jeszcze na bieżąco poprawiać. Z całą pewnością jest to jakaś inna przestrzeń, chociażby to, że tam za plecami mamy ołtarz, to już jakoś wpływa, powiem, deprymująco trochę, ale no, trzeba robić swoje, trzeba założenia reżysera, założenia tekstu, samej historii realizować i aktor nie może się poddawać jakimś tremom takim deprymującym i paraliżującym. My jesteśmy takim teatrem, który sporo jeździ, sporo podróżuje, bo przecież sporo spektakli też granych jest poza siedzibą teatru. Przemieszczamy się, jeździmy czasami na festiwale, czy to w kraju, czy za granicą. Natomiast ten spektakl jest dosyć trudny do transportu, dlatego że jest to duże rzeczywiście widowisko. Jest ponad 50 dużych lalek drewnianych, scenografia, aparatura. Jest to wyzwanie, jest to również bardzo ciężka praca dla zespołu w ogóle całego technicznego, aby to zmontować, aby to wszystko jakoś synchronizować i oświetlenie i nagłośnienie, więc zadanie jest poważne, zadanie jest trudne, no ale od tego też jesteśmy, no, podejmujemy takie działania. A na blat można to położyć? A, no to najpierw położymy to. Bo tu scenografia potem, aż tu będzie, aż tutaj, tak? Tak. A potem zdejmiemy go na... No tak, żeby tu ksiądz sobie tak stanął, odprawił mszę, nie? Dobrze. Fizycznie też ciężko dosłownie, bo to jednak, przynajmniej ta scenografia jest bardzo złożona z bardzo wielu elementów. Jest samych lalek jest kilkadziesiąt, około 50, ale jednocześnie jest to pewnego rodzaju okazja, czy też szansa, czy jeszcze jak można to nazwać inaczej, że jest to jakaś specyficzna atmosfera, że można wykorzystać wnętrze kościoła jako tło do dekoracji. I myślę, że
za każdym razem, bo w tych czterech miejscach, gdzie będziemy, za każdym razem będzie to inna okazja. Nie da się, inaczej to zabrzmi, inaczej światła zagrają, inaczej ona będzie współgrała, czy też kontrastowała z danym wnętrzem. Będziemy grać jeszcze i w Turośni, i w Myszyńcu, i w Łysych. To są inne przestrzenie, inne jakby możliwości. No ale nie wiem, zobaczymy. Nie ukrywam, że czuję się jak przed premierą tutaj w Nowogrodzie, w kościele. W ogóle bardzo życzliwa taka atmosfera, którą wytwarza ksiądz proboszcz. To też jest bardzo ważne, że duchowni są otwarci na wszelkie takie pomysły nasze, więc że wspólnie coś możemy ludziom, mieszkańcom tych miast zaprezentować. Autoserwis Staniurski to gwarancja najwyższej jakości usług. Oferujemy naprawy samochodów osobowych i ciężarowych, prostowanie felg, wulkanizację, sprzedaż opon nowych i używanych w atrakcyjnych cenach, nabijanie i odgrzybianie klimatyzacji, skup samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do utylizacji. W sprzedaży mamy używane części mechaniczne i blacharskie. Gwarantujemy zadowalające ceny dla klienta. Autoserwis Staniurski. Łomża, ulica Sikorskiego 319, telefon 216 66 25. Auta ciężarowe obsługiwane są w Starym Cydzynie, telefon 219 28 43 lub 502 162 392.